Wśród szkół w ogólnopolskim rankingu perspektywy 2016 najwyżej uplasowały się wśród kutnowskich liceów pierwsze liceum ogólnokształcące imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego, a wśród techników technikum w zespole szkół nr 3 imienia Władysława Grabskiego. 290 pozycja w kraju, 22 miejsce w województwie łódzkim wśród szkół na poziomie technikum. 169 miejsce w ogólnopolskim rankingu liceów miesięcznika perspektywy. Także bardzo duży sukces. To jest jednocześnie 18 miejsce wśród liceów województwa łódzkiego. Jest także jeszcze prowadzony ranking szkół olimpijskich, gdzie pod uwagę brane są tylko i wyłącznie olimpiady przedmiotowe. Liczba laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i w tym wypadliśmy jeszcze lepiej, bo jesteśmy na 101 miejscu w Polsce. Ranking obejmował 500 szkół z całej Polski, co jest zatem przepisem na sukces? No nie ma tych wyników bez uczniów Liceum Dąbrowskiego, zdolnych, pracowitych i osiągających sukcesy. Nie ma tych sukcesów bez kierowania tychże uczniów przez kadrę pedagogiczną szkoły, ale także nie ma tych sukcesów bez pracowników administracji i obsługi i bez wszystkich przyjaciół szkoły, którzy nam pomagają w naszej codziennej działalności. No jest to sukces przede wszystkim młodzieży. Fajna młodzież, bardzo zdolna, ambitna, wspaniała kadra. No i sukces całej społeczności szkolnej, nas tutaj wszystkich. Ważne jest również, że uczniowie czują nie tylko dumę z wyniku, ale i więź z własną szkołą. Szkołę tworzą uczniowie, a myślę, że staramy się, żeby ona była jak najlepsza. No to efekt jest tego taki, że zajmujemy jednak wysokie miejsce w takich zestawieniach. Możemy wiele zawdzięczać nauczycielom, naszym profesorom zdecydowanie. Bardzo lubimy tą szkołę i ja aż z żalem odchodzę. No i takie piękne znajomości się zawierają, na przykład jak ta, która przetrwa na pewno na całe życie nasze. Na pewno. Dlaczego Grabski jest najlepszy? Najlepszy jest ze względu na nauczycieli, którzy doskonale potrafią poprowadzić lekcje, organizują konkursy, w których uczniowie chętnie biorą udział. No i po prostu atmosfera jest dzięki nauczycielom i uczniom wspaniała. Czuję się dumny, że jestem uczniem tej szkoły. Na przykład jak będę absolwentem tej szkoły, to z chęcią wrócę do niej i będę każdemu opowiadał, żeby przychodził do niej. Grabski tym wynikiem uzyskał tytuł brązowej szkoły 2016, zaś Dąbrowszczak srebrnej. Czy to motywuje? Tak, bezwzględnie motywuje. Myślę, że tak musi nas nakręcać do jeszcze lepszej pracy i wyższych wyników w przyszłości. Im wyżej się jest, tym większa chęć na jeszcze większe sukcesy. W tym roku otrzymaliśmy tytuł srebrnej szkoły. Może do złota już w takim razie niedaleko i to jest to wyzwanie na przyszłość dla całej społeczności szkolnej. Szkołom gratulujemy.